Technomania Live 12. Jaka jest przeszłość Technomanii na żywo w Płocku? O, przeszłość jest bardzo długa i bardzo ciekawa. To w sumie jedynka, Technomania pierwsza, była 3 lata temu ponad. To było we wrześniu 1994 roku w Moslidze, no, na amatorskim sprzęcie i tak dalej, na światach, o których nie chciałbym nawet mówić teraz. No, tak stopniowo ona się poprawiała, zmienialiśmy lokale, no i trafiliśmy w końcu tutaj. Tak. Skąd Technomania w ogóle w Płocku? Znaczy jest coś takiego, znaczy mi się wydaje, że to jest krąg ludzi, którzy są związani z muzyką techno, którzy nie tylko słuchają, ale nią się przede wszystkim interesują. To są ludzie, którzy słuchają naszej audycji i przychodzą do nas na imprezy. A Technomania Live to jest po prostu nazwa od audycji Technomanii. I taka właśnie mania, można powiedzieć, w Płocku już panuje od... Mam nadzieję, że panować będzie dalej, a panuje tak na dobre od maja, od poprzedniej imprezy 11, która nazywała się Education. Czyli każda z tych imprez ma swoją nazwę, chociaż ciągle to nie jest taki krąg stały, bo jest taka rotacja. Podchodzą jedni, dochodzą nowi, to się cały czas zmienia, ale jest kilkadziesiąt osób takich, no, przywiązanych już od paru lat z nami, w ogóle z tą ideą robienia imprez, pomagają nam w robieniu audycji. To jest taka, bym powiedział, garstka ludzi w tym tłumie. Co charakterystycznego byś powiedział o Technomanii Live 12? Czym się różni od pozostałych, oprócz tego, że jest na wyższym poziomie? Czym się różni? Postanowiliśmy przede wszystkim zwiększyć znowu ilość live aktów. Wypromowaliśmy kolejny, właściwie to jest jeden gość, który gra na żywo. Nie można mówić, że to jest grupa, po prostu formacja jednoosobowa. Staramy się cały czas dobierać nowych ludzi, poszerzać coś. Nawet już nie chodzi o oświetlenie, nagłośnienie, żeby było lepsze, ale nawet ekipa sama, żeby zwiększać. Zresztą planujemy w przyszłości, no jeżeli nie tutaj, to gdzieś indziej, po prostu zebrać ekipę, no, z kilku miast. Mamy takie układy, mamy układy i z Kielcami, z ludźmi, którzy są gotowi zagrać od zaraz, bym tak powiedział, z Warszawą, no ale to po prostu musimy poczekać. Nie było imprez od maja, nie mieliśmy rozeznania, czy zresztą ta impreza, można powiedzieć, jest na peryferiach Płocka. Ta jedenastka była, no, był dobry dojazd, bardzo dobry. I po prostu musieliśmy się rozeznać, jak to się sprawdzi. No, mam nadzieję, że się sprawdziło. Jest tyle dymu, że dobrze nie widzę, ile jest ludzi, ale z tego, co mi ludzie mówią, no, jest nieźle. Jest kilkaset osób, no, na pewno. Popieracie płockich wykonawców poprzez nagranie płyty Płock Potrafi. Co ci ludzie grają? Dlaczego nie są jeszcze na poziomie takim, że można grać ich wszędzie praktycznie? Dlaczego są znani tylko w Płocku? Znaczy, oni grają, to jest różnie, bo jest bardzo rozmaicona płyta, ta nasza Płock Potrafi. Od takiej delikatnej muzyki trance, aż po muzykę hardcore, taki ostry. A dlaczego nie grają? Po prostu brakuje kontaktów, może tak powiem, no, brakuje kontaktu z ludźmi, z wytwórniami płytowymi, takimi mniej niezależnymi, że tak powiem, znaczy bardziej niezależnymi, żeby po prostu wylansować to, co się dzieje w Płocku, albo nie tyle w Płocku, ale wylansować chociaż jedną z tych grup. No, brakuje kogoś takiego. Wysyłaliśmy pełno do wielu miejsc taśmy demo. Jednak albo to było za komercyjne, albo było za ostre. Po prostu nie możemy trafić na razie. Mam nadzieję, że ktoś się taki znajdzie. A ten rynek jest bardzo ciężki jeszcze w Polsce. Co w takim razie planujecie, jeżeli to wypali, wszystko będzie dobrze? Kogo chcecie ściągnąć? Kto jest waszym takim marzeniem, żeby zagrał na Technomanii? Znaczy, kwestia marzeń to już dawno się spełniła, bo kiedyś marzyliśmy o takich imprezach na kilkadziesiąt osób, a to już dawno jest.
a teraz no wiadomo, trzeba iść dalej w przyszłość. Znaczy bardziej realne rzeczy to najprawdopodobniej następna impreza, znaczy następna taka duża impreza, bo miejmy nadzieję, że tutaj będą imprezy co tydzień w Atlancie, a raz w miesiącu będzie taka duża, numerowana technomania. Goście z Kielc, KTS, z Kielce Terror Squad, oni grają raczej bardzo ostrą muzykę, postaramy się ludzi wprowadzić w ten klimat, ale impreza nie będzie generalnie 100% hardu, tylko no, będzie więcej muzyki hardcore po prostu. Dzięki nim, jak również sprowadzić DJ-a Reka z Warszawy, który gra muzykę coś jak teraz właśnie DJ Commando Tomek, taką zminimalizowaną, jeszcze może bardziej zminimalizowaną. A marzenia, każdy z zachodu to dla nas będzie marzenie, po prostu spoza Polski. Tomek ma wybranych na przykład DJ Commando, który zresztą współorganizuje, bo nie tylko on i wiele tutaj innych osób, w imieniu których dziękuję tutaj wszystkim w ogóle za przybycie, ale moim marzeniem jest na przykład, żeby ktoś zagrał z wytwórni Bonsai Records. Nie wiem, może to być Frankie Jones albo Inze Reuter. Podejrzewam, że marzeniem Tomka, że to też by było marzenie Tomka i wielu tutaj ludzi, ale no każdy ma swoich wybranych po prostu, nie jestem w stanie tego określić. Ale generalnie ten rodzaj muzyki hard trance po prostu się sprzedaje, w cudzysłowie.